Rozpoczęło się ostatnie odliczanie do wielkiego sportowego wydarzenia, które odbędzie się tu, w tej nowej hali widowiskowo-sportowej w Lubinie. Mecz w ramach eliminacji Eurobasketu, w którym reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Austrii. Jest ze mną pan Piotr Midziak, prezes Regionalnego Centrum Sportowego. Jest to mecz tej rangi, że nie wszyscy uwierzyli, że odbędzie się w Lubinie. Na niektórych portalach można było przeczytać, że w Lublinie. Tak, jest to naprawdę bardzo, bardzo duże wydarzenie sportowe. Przyjeżdża do nas reprezentacja Polski. Gramy ostatni, decydujący mecz w ramach kwalifikacji Eurobasketu 2015. Także mecz zadecyduje o tym, czy zajmiemy pierwsze miejsce w grupie i liczymy, że to pierwsze miejsce zajmiemy, że nasi kibice, którzy przyjdą tutaj z całego Lubina i z całej Polski przyjeżdżają, bo takie mamy sygnały, będą mocno dopingować naszą reprezentację i będzie to takie bardzo pozytywne rozpoczęcie jakby imprez sportowych na naszej hali. Na ten mecz biletów już nie ma. Na ten mecz biletów już nie ma od kilku dni. Zainteresowanie jest bardzo duże. No niestety od soboty już sprzedaż biletów została wstrzymana. Po prostu się skończyły. Doba dzieli nas od tego wydarzenia. Czy tu już wszystko jest dopięte na ostatni guzik? Tak, jeszcze tylko doba. Jutro o godzinie 20 koszykarze wybiegną na parkiet. W chwili obecnej już praktycznie mamy wszystko dopięte na ostatni guzik. Przygotowane boisko. Drużyny od dnia wczorajszego już trenują, bo jest u nas już i reprezentacja Austrii, i reprezentacja Polski. Dzisiaj przyjeżdżają obserwatorzy z federacji, z FIBY. Także już wszystko naprawdę jest dopinane i jutro wszyscy będą mogli zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Czy Marcin Gordat, gwiazda NBA, zasiądzie na trybunach tej nowej lubińskiej hali? Zaproszenia zostały wysłane do Marcina Gordata. Mamy otrzymać potwierdzenie, liczymy na to i bardzo byśmy chcieli, żeby ta osoba właśnie nas też odwiedziła. Marzy pan o wyniku zwycięskim dla Polski, bo to spowoduje, że Lubin będzie na ustach całej Europy przez długo jeszcze. Chyba każdy by chciał, żebyśmy tutaj wygrali, szczególnie na otwarcie naszej hali. Zwycięstwo powoduje to, że będziemy mieli bezpośredni awans do Eurobasketu, czyli kolejne sukcesy polskiej drużyny przed nami i mamy nadzieję, że takie rozpoczęcie szczęśliwe dla naszej drużyny w naszej hali rozgrywek sportowych spowoduje to, że takich wydarzeń będziemy mieli coraz więcej. Wszyscy trzymajmy kciuki, ten wielki mecz w środę o godzinie 20 tu w hali widowiskowo-sportowej w Lubinie. Moim gościem był pan Piotr Midziak, prezes Regionalnego Centrum Sportowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszamy.